Razem sobie. No właśnie, hej Aniu, witam cię. Sorry, najwidoczniej wygląda na to, że nie można obrócić kamery telefonu, bo od razu wyłączy stream. Czy wszyscy jesteście? No nic, prawdopodobnie jesteście, skoro Ania jest. Co ja chciałem zrobić? A okej. Okay. W takim razie musimy szybko. Aha, dobra. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to tak naprawdę i tak musimy masło zagotować. O, zobaczycie lodówkę. Todo! U mnie 720p tnie, więc nie zwróciłam uwagi. A nie, po prostu. Ech, jeszcze widzicie, jaki mam profesjonalny statyw. Z ręki. Kaś, czy w ogóle miałbym prośbę, Aniu, mogłabyś napisać gdzieś tam na fejsie, żeby zrestartowali streama czy coś? Bo chyba się nie skapnęli, że już działa na grupie. Dobra, zobaczymy. Thermomix ma taką fajną funkcję wagi. Pyk. No i dobra, zważymy sobie, ile to jest 30 gramów. No coś niedużo. Dobra, jedną ręką będę się z tym bardzo długo męczył, więc pozwólcie. Pozwólcie, że się na chwilę odłożycie na obkład. No i dobra, to powinno wystarczyć. Mamy. Dobrze, więc zważyło mi, że jest dosyć wystarczająco dużo. Możemy w takim razie to masło wyjąć, włożyć sobie do. To jest i tak za dużo masła, ale niech będzie. Będziemy je topić. Będziemy je topić na to masło na małym ogniu. O jest, no, okazało się Seba, że nie można obracać kamery, więc tym razem, bo się wyłącza strumień. Tym razem po prostu stwierdziłem, więc wyłączyłem obracanie w telefonie. Zuza już jest. No, nie można obracać kamery, wyłączyłem obracanie w telefonie. No i przystąpiliśmy do odmierzania wagi masła i teraz je topimy. Następna rzecz, którą w sumie trzeba robić, chyba będę was jeszcze Nostril, ten co gotuje. Hej Nostril, robimy naleśniki. I nie tylko. Pomyślmy, co by tu zrobić teraz, bo coś trzeba zrobić, kiedy się masło topi. Aha. W sumie trzeba jajka przygotować. Specjalnie dla was ubrudzę sobie miskę. Trzeba uważać, teflonowa patelnia. Mógłbym to robić na blacie, ale zrobimy to w ten sposób, żebyście wszystko widzieli, bo ja zębami telefonu trzymał nie będę. Ile tam tego było? A, dwa jajka. Dobra, ja lubię takie jajeczne, zrobię sobie trzy. Macie. To chyba zaraz ktoś tutaj przyjdzie i powie: Koronis, tak się nie robi jajek. Tak się nie bije jajek czy coś. Dobra. Jest jeszcze Atencjusz, witam. Witam Atencjuszu, ja sekundę wezmę. Musicie się patrzeć, jak się masło topi. Zabawa dobra jak patrzenie, jak farba schnie, ale jak ja oglądałem streamy kulinarne Wązia, to wy też możecie. Tylko sekundę, ja sobie tutaj czasami w jajkach są takie
takie, wiecie, te kurze zarodniki jeszcze. Więc tutaj ze dwa były, więc je sobie usuwam. No i okej. Ogólnie będziecie dużo leżeć dzisiaj. Może w sumie coś mi się zdaje, że gdybyście leżeli na brzuchu teraz, to mielibyście taki fajny widok. Stream od topienia masła lepszy od streama wczorajszego. Nie, wczorajszy strumień to było już zupełna dziwna rzecz. Już nie mówiąc o tym, że się spóźniłem 1,5 godziny przez Microsofta i jego update'y. Troszkę, w sumie niepotrzebny jest cukier, bo mam go na stole. Bułka, tarta, no nie, gdzie tu jest mąka? Czy ty jesteś mąka? Basia, tortowa ekstra. Fajnie, tylko co jest mąka? Pamiętam. Chyba nie, to jest bułka? Nie no, wrocławska, poznańska. Czy ktoś mi przypomni, czy to jest mąka? No wszystko jest tu napisane tylko. Nie, dobra, jest mąka pszenna. Jest napisane. Nie, bo wiesz, to może być bułka tarta albo coś. Tak, to jest mąka. Zaraz do ciebie przyjdzie Magda Gessler i będzie rzucać talerzami i powie: kurwa, smaku nie ma. Za dużo jajek, za dużo masła. Właśnie dałem bardzo dużo masła. Ania śmieje, Zuza śmieje, bułka tarta inaczej wygląda. To nie potrafisz zobaczyć. Ja bardziej ufam etykiecie. Tak czy siak. Nie, tak czy siak, coś chciałem powiedzieć. No, podoba wam się, jak masło się topci? Jak masło się topi. Fajne masz klapki, no i takie fajne, nie wiem czy to, no nie będę dawał tutaj tego na patelnię, ale fajne mam też takie obrudzone trawą palce, nie? Bo kosiłem, bo obowiązek koszenia trawy należy do mnie i lubię to robić w klapkach właśnie. No to się masło prawie stopiło. Także ten. W ogóle co tam, możecie w tym czasie też trochę napisać, jak wam dzisiaj mija popołudnie. Tak, dzisiaj piątek, więc idealny dzień na naleśnika. Mamy 3 jajka, mamy mąkę, mamy wodę, mamy mleko. W ogóle mleko wyciągnę. Zuza tam jeszcze chciała, czy musimy się trochę uwijać, bo siostra przygotowuje te... będzie chciała przygotowywać ryby. Więc ten, a tu macie mleko. W łóżku lecząc się. A właśnie, wysyłamy kondolencje, wyrazy współczucia Ani, bo jest teraz chora. To już nie są te czasy, pamiętajcie, jak się było małym i bycie chorym oznaczało, że się nie idzie do szkoły. Nie, teraz bycie chorym to jest dzień zmarnowany. Nie lubię ryb. No to gotuj, a nie wymachujesz rękami jak ptok. No już się masło roztopiło, więc będziemy działać. Pokażę wam teraz tajniki sztuki, tajniki kuchennego kung fu. Gotuj tfu. Wlewamy sobie do tego termomiksia. Macie go w sumie z pełnej okazałości. Roztopione masełko. Niech się kapi. Ok. Tak wam tłumaczę, jakbyście nie wiedzieli, jak robić naleśniki. Ale niech będzie taki urok. Czemu nie? No to teraz zawołajmy Basię. Basia! Nie mówcie Kasi, że gotuję z Basią. A, sekunda, jednej rzeczy nie zrobiłem. Tutaj jest taki guziczek. On pokazuje nam wagę. Ty zdrajco. W ogóle
Czekajcie, położę was na... na obok chlebaka. Mam nadzieję, że ładnie to wszystko wygląda. Ja zawsze o was dbam. No zaczepił się. Okej, okay, jest. No więc mam nadzieję, że podobało wam się. Co tobie? A, tu się jeszcze robi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Moja klamka od chlebaka. Jedziemy. No to Basiu, poprosimy 300 gramów Basi. Dobra. Powinno być teraz. Klikamy jeszcze raz. Ile tam było? Dobra, powiedzmy, że 340. Klikamy. Ktoś pamięta, jaka tam była wartość? Tam było... Czy tylko ja mam takie wrażenie, że jemu to naleśniki nie wyjdą? 5. Co 5? Nic. Wiesz, ja tu robię wszystko je teraz jednoręcznie. Ze względu... Nie wiem, gdzie się patrzeć. Na kamerę czy na was? Na kamerę czy... Nie. Na Thermomixa czy na was? Okej, okay, powiedzmy, że jest 300. Nie wiem, czy wyjdą, ale te pancake'i się łatwiej robi. Dobra, mamy mleko. Teraz wlewamy oczywiście 7-upa. Szkoda, że nie. Jeszcze raz, waga. Teraz odmierzamy wodę. I weź to od... A to i tak jest tego mało. Dobra, czekajcie, idę po wodę. Okej, okay, woda jest. Wracamy do zabawy. Dobra. No i to powinno być 300 gram. Ale inaczej się trochę robi. Nie, nie, czy wiesz, taki jest przepis, bo to robi, akurat robimy z tym Thermomixem. Jeszcze tutaj. Wlewamy sobie te jajka. Powinny być 2, ale odkryłem, że 3 jajka też są fajne. Takie jajeczne. Troszkę cukru. I denerwuje mnie to, że muszę robić to wszystko jednoręcznie. Nie pokazałem wam tego momentu, jak wsypywałem cukier. Reklama sprzętu kuchennego. A jeszcze ze mną dzisiaj... O, jeszcze ten. Frosz. Tutaj powinno być, że lokowania produktów są po prostu w każdym... Dajmy sobie tak o trochę więcej soli. Ja lubię trochę, żeby były słone bardziej. Dzięki temu dżem będzie równoważyć trochę taką słodycz od dżemu. Ludwik najlepszy. Ale czy Ludwik ma żabę? Nie sądzę. Dobra. Zaraz. Gdzie to jest? Zapomniałem założyć motylka. No i teraz szukamy tego. Muszę was położyć.
będzie trochę trudno. No to teraz... gdzie to jest? Gdzie jest motylek? Jasna cholera. Już tam wszystko wlałem. Brawo. No, brawo. Brawo ja. Dawno nie robiłem naleśników. Ale autentycznie go tu nie widzę. Jasna cholera. Gdzie motylek? Gdzie jest ten motyl? No motyla noga, nie? Motyla noga. Musicie się z tym... Na razie w tej pozycji, patrząc na patelnię. No to mi się nie podoba. Może jesteś tutaj? Nie ma go. Ale to się przyda do otwierania słoików dżemu. No. Co z... Seba nie patrzy. Gdzie ten motyl? Może tu? Napisz mu tam Zuza. Zaraz wracam. Okej, w sumie sytuacja jest uratowana. A, znalazłem. Jest taki tutaj motylek do Thermomixa, ale on jest do robienia... Poszedłeś w momencie, gdy Adi robi głupoty. Nie, bo ja tam wszystko wlewałem, a tu się okazuje, że chyba trzeba jeszcze. A nie, dobra, jesteśmy uratowani. Ej, spoko, myślałem, że ten, że jest mi potrzebny, już myślałem, że jestem głupi, ale ten motylek jest potrzebny do zrobienia sera do naleśników, a mamy dżem morelowy, to nie trzeba. Ja cię zamykam i teraz będzie buruczeć. Ten. Odpalamy sobie na, dajmy sobie 2 minuty. Nie? I 4 obroty. Ale nie trepie. Zuza, ale się wystraszyła. Zuza, karuzela. Siadaj. No i nic, czekamy. Wiesz, podziękuję. Pewnie, pewnie. W ogóle, a ich jest rzeczywiście dużo tych marek, napisała Ania. To zobaczyłem dopiero teraz. Sorry. No nic, no musicie się ze mną kierować. Jeszcze 40 sekund. Codziennie rozwala ich kretowiska, a te dranie potrafią w 2 godziny wykopać nową kretówkę.
Okej, pyk. Jest gotowe. Muszę was na chwilę odstawić. Zaraz wracam. Bo muszę to przelać z Thermomixa do jakiejś fajnej miski. Nie mam pojęcia, zgadnij. O, pytanie o bibliotekę na Steama. No, sam byłem zaskoczony, ale to nie, ale to tam, o, sama biblioteka Steama. Najlepsze, ile wydałem przez całe życie na gry. To jest najlepsze pytanie. Krótko mówiąc, obliczyliśmy z Sebastianem, że przez całe moje życie wydałem na gry z 9000 zł. Wow. Uważajcie, co prosicie ludziów na czacie, bo potem wam to zrobią i obliczą. No, ja też jestem zdziwiony, Aniu. No, dobra, pomyślmy. Teraz w sumie nie wiem, pokazywać wam to. Tak to jest, kiedy patrzy się na telefon, a nie na rzeczywistość tutaj. Lejemy masę. On jest chory. W sumie dobrze, że mnie rozbawiliście. Bo mogę sobie. Lepiej mi się leje, kiedy tak macham ręką. Ja czekam, aż coś rozwali. Nie doczekasz się. Ale okej. Okay. Musimy umyć teraz tego Thermomixa, zanim przystąpimy do następnych kroków. Nie mam wam jak tego pokazać, chyba że... Nie, nic nie widzicie. Wiecie, zlew do sprawy. Jakbyście nigdy na czym nie zmywali. Akurat wiecie, bardzo chętnie bym wam pokazał, jak wygląda zmywanie Thermomixa, nie? Takie fajne, fajne, ale z drugiej strony no, nie mam wodoodpornego telefonu jak mój kolega kiedyś. Jak kiedyś byłem w technikum, to mój kolega w drugiej chyba klasie kupił sobie taki chyba za 900 zł wodoodporny telefon. To chyba był już smartfon w ogóle, ale nie jestem pewien. Nie no, chyba był. Ładnie umyte, widzicie? No, wystarczająco. Miał taki ładny, fajny, wodoodporny telefon i raz do mnie zadzwonił, żeby się pochwalić i pośmiać. Zadzwonił do mnie spod prysznica z telefonu. I się okazało, że... Ale się okazało, że pomimo jego wodoodporności to jakaś tam wilgoć przesiąknęła do... Jakaś tam wilgoć przesiąknęła do głośnika i potem nie miał dźwięku w telefonie. Nie doczekam się. Tymczasem koronis, który za 5 minut rozwala patelnię na ziemię. O, w ogóle to trzeba jeszcze umyć. Ale nie trzeba, bo włożymy po prostu do zmywarki. Która ma się tak... Może to nie najlepsze miejsce na taką patelnię, ale... Cóż... W związku z tym, że w sumie mamy to wszystko przygotowane, no to przystępujemy do momentu, gdzie będę mógł wam poświęcić więcej uwagi, czyli będziemy smażyć. A, w ogóle jeszcze przydałoby się troszeczkę oleju, nie? Patrzę, czy jest jeszcze trzecia patelnia. Problem w tym... Że nie. Chyba, że na dobre. Okej, dobra, koniec już tych tu... łuków, trzasków i tak dalej, bo doprowadzę was do szału. Tymczasem... A, to nie ten przycisk. Okay. Wyłączamy Thermomixa, już nie będzie potrzebny. Off.
No i jedyne, co można zrobić teraz, to dodać trochę oleju. Ja mam złe wspomnienia ze wczorajszego smażenia. No to dlatego, że Zuza się wczoraj oparzyła. Damy go dużo. Potem się wyleje na wmiar. No i zapalamy. Niosę wam światło. Niech się topi. No i jest. Co tam się stało u Zuzy? No u Zuzy stało się to, że się oparzyła przy robieniu pancake'ów. Biedna Zuza. O, gdzieś tam o w dół kciuka lewego. Ale nie powstrzymało jej to od działania w Photoshopie. I teraz będę udawał, że to moje ręce wydzielają takie ciepło, że podgrzewam ten olej i on się rozlewa i będziemy w ten sposób naleśniki smażyć. Piromanta, Adrian. Jak robiłem sobie. Olej prysł mi na kciuka. I to cię zraniło? Myślałem, że nie wiem, że przyłożyłaś sobie kciuka do patelni. A tak to. Olej prysnął na kciuka. No, okej. Okay. Olej. Olej to Zuza. Olej to. O, super. No to niech się rozlewa. Gargamelka. No, na początku bolało, ale teraz na szczęście nie boli. Mówiłem ci, Zuza, że przejdzie. Mówiłem ci. No. Wyjmę sobie jeszcze chochlę. Kubek. No i dobra. A, jeszcze dwa talerze. Będziemy sobie tutaj... chować wszystko. Kompot jeszcze odłożę. To miski trzeba schować. Ile to roboty jest w kuchni, kiedy się robi naleśniki. Ale dobra. Niech będzie. Ok. No. To jeszcze ostatnia faza. Musimy wyjąć... wylać ten olej. W sumie najpierw go sobie... On jest gorący, mogę się oparzyć jak Zuza wczoraj. Jak dobrze mieć takie pędzelki. Nie widzicie tego, ale zaraz wam pokażę. Żałuję, że nie mam trzeciej patelni, wtedy by to zajęło szybciej. Tak jest okazja, że ktoś mnie przyłapie na tym niecnym procederze. Wylewam nadmiar oleju do... Tu było dużo. Wylewam nadmiar oleju, no i dobra, jedziemy z nalewaniem naleśników. Tego już wam nie pokażę, no bo dwie ręce potrzebne. Two handed required. I pierwszy naleśnik na patelni zawsze będzie ten tłusty. On będzie taki gruby, śliski i tłusty. Ok. No i ustawiamy sobie. Mam nadzieję, że siostra nie przyjdzie z góry i weź tutaj, włącz okap, bo czuję w całym domu te dymy. Ale otworzyłem okno. Otworzyłem okno na, jak to powiedzieć, na pole, na dwór. Piękne kretówki. Widok na ogród.
Na całe szczęście nie miałam ten olej na twarzy. Wiesz co, niech tobie pryśnie na rękę, żebyś wiedział, jak to boli. Zuza chyba nie wie, co to wrzący olej na twarzy. Aha, ale musiało strasznie boleć. No i dobra, słuchajcie. Mogę wam teraz poświęcić czas. Naleśniczki się robią. Tu jest jeszcze druga patelnia, jakbyście nie widzieli. Bo kapisz tam nie sięga. Obyśmy tylko nie zasmrodzili całego domu. Nie będę włączał okapu, ponieważ... No niezbyt. Nie chcę wam robić streama, gdzie cały czas tylko... Jej, poświęca nam czas. Teraz mogę was przyjąć. Powiedzcie mi swoje prośby i problemy. Problem Ani już znamy, jest chora. Na szczęście nie jest to COVID. Prawdopodobnie. W ogóle... w sumie nieodłącznym elementem jest u mnie machanie sobie w ten sposób. Podczas smażenia. Coś miłego. No i tak. No to się Seba nie doczekał. Nie doszło do... O, jak tutaj zaczynają podskakiwać naleśniki od powietrza ciepłego. Seba się nie doczekał niestety rozwalenia czegoś w kuchni. Zrób kiedyś pancake'i. No to co ja robię? Niby. To są pancake'i. Znaczy pancake naleśnik. Jeszcze nie wszystko stracone. No przecież po angielsku pancake to naleśnik. Chyba, że to jest jakiś inny styl robienia naleśników, że takie grube ci wychodzą omlety. To omleta możemy kiedyś zrobić, czemu nie? To jest inne. No nie wiem, nie wiem, jak się robi te zuzowe pancake'i, ale wiem, jak się robi omlet. Mogę wam kiedyś pokazać. Tutaj już powstają takie... takie bąbelki powietrza. W ogóle ja was położę chyba... Dobra, wiem, jak was położyć. O. Żebyście więcej widzieli. Chyba, że jakość dźwięku teraz mogła spaść. Powiedzcie, jeżeli teraz jest gorszy dźwięk, to możemy sobie wrócić do poprzedniego. Tak, weź się obróć, rzucając patelnią i robiąc backflipa w powietrzu. Może jeszcze mu ta łopatka spadnie na podłogę i Toriś ukradnie. Właśnie, gdzie jest Toriś? Idę po niego. A, bo ty nie jadłeś, piesie. Chodź, dam ci jeść. No, w sumie jeszcze jest trochę... Cześć, Torisiu, jesteś głodny. Dam ci troszkę jeść. Masz. Możecie się zastanawiać, czemu na podłogę, ale zobaczycie, on to wszystko muci. No nie zawstydzaj mnie teraz, jedz. Na co komu odkurzać? On lubi. Wbrew pozorom on lubi z podłogi, bardziej niż z miski. Tymczasem...
coś nie wyszło. Zazwyczaj to robię widelcem jeszcze, ale lepiej. Chciałam, żeby spadł. Tak blisko. Patrz, jak mu fajnie uszy zwisają, kiedy je. No. W ogóle pokaż, ile masz tutaj pluszaków na samym posłaniu w piesie. Jeszcze żyrafę ma u siostry w pokoju. I takiego wielkiego psa pluszawego u rodziców w sypialni. Za sekundę wracam, idę wynieść tą miskę. No. Jesteśmy ponownie. Witam cię w mojej kuchni. Zuza chciała, żeby spadło. O, i twoja Biedronka też jest. Ale on ma tyle tych pluszaków, że tutaj się jeszcze nie dorobił. Tutaj podgrzejemy. I tu nalewamy kolejnego. Już wam ślinka cieknie. Minie. A na pewno. Na pewno, ja ci, na pewno ci uwierzę. Zuza chciałaby naleśnik spadł. Zuza jest zuła. W sumie widzę, nawet całkiem dobrze proporcje wyszły, bo nie ma problemu. Ciasto jest ani nie za rzadkie, ani nie jest za rzadkie, ani też nie jest za gęste. No co, nie, właśnie Toriś by nie zjadł. Jemu nie wolno ciasta i nie dajemy mu też kurczaków, bo Tori jest alergikiem i z tego powodu nie wolno mu dawać ciasta. Bo zaraz ma ten, zaraz ma zapalenie uszów, a nawet ataki padaczki. Raz miał taki atak padaczki, że pies obok mnie leży, a nagle włącza mu się piąty bieg. I po prostu tak wygląda, wiecie, i tak biega leżąc na podłodze. Tak wyglądało, jakby po prostu, jakbyś odpaliła na maksa motocykl, który leży. No. Tam nawet się główką kilka razy walnął podczas ataku padaczki, o ciężarki. Ale nic mu nie jest. Wiecie, potem pies nie wiedział, co się z nim dzieje. Wszystko go boli. Takie zmęczenie olbrzymie. Taki wielki wysiłek, napięcie mięśni. No okazało się, że nie wolno mu makaronu i w ogóle ciasta. Podejrzewamy, że nie wolno mu też kurczaków, więc mu nie dajemy. Ale to tylko jeden raz miał atak padaczki, a tak to po prostu ma zapalenie uszów, jak dostanie takie coś zazwyczaj, więc... W ogóle trochę sobie teraz pokażę wam ekspres, fajny, fajna rzecz. Róbcie w życiu tak, żeby mieć na taki fajny ekspres. Wkładamy sobie tą ssawkę do mleka. Ja to mleko przewrócę, bo jest go trochę mało. Zrobimy sobie tutaj kawę z mlekiem. Bardzo łagodna, duża. Taką lubię. A kiedy kartka? Po naleśnikach. No i jedziemy. Sześć osób. A czy prawdopodobnie ja oglądam sam siebie? Zuza, Seba, Ania i kto jeszcze niby jest? A, wiesz, może prawdopodobnie jest jeszcze Majkar.
I chyba Atencji już tam jeszcze jest z tyłu. Albo Nostril. No to się wyrównało do was. Teraz mi ochotę na kawę zrobiłeś. No, jak przejdzie połowa kawy, połowa tego paska, można wyjąć z sawkę, już mleko nie jest potrzebne. Teraz się będzie robiła, będzie wlewana kawa. Kiedyś gotowaliśmy po prostu z czajnika, nie? Ale... z czajnika, ale no w sumie ekspres... to jest po prostu wyższy tier. Tymczasem trzymając was w prawej ręce, próbuję odwrócić naleśniki lewą ręką. Ok, tutaj już są nieźle przysmażone. No. Oczywiście tam trzeba dolewać trochę wody od czasu do czasu. W sumie tu nie trzeba, ale pokażę wam, jak to się robi, nie? Skomplikowana sztuka dolewania wody i opróżniać tak zwane skropliny. Robi się to w ten sposób, że wysuwamy to, wyciągamy i o, w sumie za chwilę będzie trzeba te skropliny. Dobra, opróżnimy. A nie, chcę wam pokazywać, jak wywalam śmieci. Niech to jeszcze będzie, ktoś inny wyrzuci. No. To byłaby fajna miniaturka, no to... smacznego. Kurwa, ktoś przyjechał. Zaraz wracam, to kurier. Ok, jestem z powrotem. Trochę mocno przesmażone.